Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Jarszak i Krzysztof Kamiński. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj gośćmi Hotelu Górski. Tutaj nagrywamy wywiad z Krzysztofem Kamińskim, bardem, aktorem, lektorem, człowiekiem teatru. Trudno wymienić wszystkie funkcje, Krzysztofie, które pełniłeś w życiu. Pewnie było ich dużo. No dużo, no to się tak nazbierało jakby. Gwałtownie po moim powrocie z emigracji. No i bardzo dobrze, ja się bardzo z tego cieszę. Ale zanim porozmawiamy o Twoich funkcjach życiowych, społecznych, zawodowych, to zaczniemy od Boba, bo widzę, że nie jesteś dzisiaj sam. No nie jestem sam, jestem z moim kochanym przyjacielem Bobem, który tak naprawdę nazywa się George, dla przyjaciół Bob. I to Bobik. Jest mój Bobik i to jest mój kochany Doberman. No jakby zamknąłem klamrę na stare lata mówiąc, bo pierwszym moim psem był brązowy Doberman. Aha, tak. No właśnie dlatego Doberman, bo wiem, że ty miałeś hodowlę zupełnie innej rasy psów. No tak, ja pierwszy sprowadziłem Rottweilery w ogóle do Piotrkowa, to ludzie nie wiedzieli, co to jest za rasa. Ponad 20 lat hodowałem Rottweilery. I trzy Rottweilery z Piotrkowa osiągnęły największe sukcesy światowe, to znaczy tak jakby z mojej hodowli. Filon, pies mojego przyjaciela świętej pamięci Mariusza Pingota, który zdobył wicemistrzostwo świata w Dortmundzie, i mój Cliff, który zdobył też wicemistrzostwo świata. A skąd taki pomysł na hodowlę? Artysty? Czy jeszcze wtedy nie miałeś tej duszy artysty? Nie, nie, ta dusza to chyba była od dziecka, ale to jest też moja pasja niesamowita, że bez psa jakby nie funkcjonuje. I miałem zamiar kupić Rottweilera, ale pomyślałem sobie, że na stare lata trzeba troszeczkę coś szlachetniejszego wziąć. Mniej groźnego może. No nie groźnego, bo jest taki opanowanym psem. Mocnym, silnym. I będzie z nami tutaj dzisiaj. I będzie z nami tutaj i daje bardzo dużo miłości, także. Dobrze, wspomniałeś o świętej pamięci już Mariuszu Pingocie. To też był swojego czasu zawodnik, bo ty też w swojej karierze zawodowej, życiowej, miałeś dużo wspólnego. Tak, myśmy trenowali razem w takim legendarnym klubie Jagiellonka Piotrków, gdzie Leopold Dzidkowski nami się opiekował, legenda polskiej kulturystyki. I to był jeden z najsilniejszych klubów w Polsce, ta Jagiellonka, gdzie trenowaliśmy w piwnicach zupełnie. To się w głowie nie mieści, jak się porówna teraz do siłowni. Czyli byłeś takim rasowym kulturystą. No rasowym, do 65 kg. Bo kulturysta kojarzy się od razu z dwumetrowym gigantem. Nie, nie, nie. To była waga lekka, ale jakby to powiedzieć, no bardzo zgrabna. Wyrzeźbiona. Bardzo zgrabna i umięśniona. I mecz pierwszy drużynowy, jaki się wtedy odbył między Błyskawicą Warszawa a Jagiellonką Piotrków, na Schmidta w szkole pamiętam, to ja ten mecz indywidualnie wygrałem. Drugi był Mariusz Pingot. W rewanżu to już się troszeczkę zmieniło, zmieniły te lokaty, ale do dzisiaj wspominam te czasy Jagiellonki Piotrków naprawdę z niesamowitym sentymentem. I mamy ze sobą kontakt, ci wszyscy sportowcy. I myślę sobie, no myśmy nie latali po narkotyki i po różne historie, które się teraz dzieją. Tylko no, byliśmy pięknie zbudowani. Inaczej czas. Inaczej, no byliśmy pięknie zbudowanymi chłopcami. No, także bardzo miłe to. Tych zdarzeń, o których wspomnieliśmy, próżno szukać w internecie. Niewiele na ten temat jest, a może nawet i wcale. Ja przynajmniej się nie natknęłam. Trochę jest tam, tylko że tak. Sportowe i kulturystyczne, natomiast sporo informacji jest na temat Twojej działalności artystycznej. Po tym, jak już wróciłeś z emigracji, bo byłeś w Niemczech, tak. Pracowałeś, jak to jest napisane, zarabiałeś na rodzinę. No z ciepłego teatru rzucono mnie na pole o 6 rano w deszczu, no ale była motywacja. Zresztą mam piękne wspomnienia z tego okresu niemieckiego. I jak znajdę trochę czasu, to zamierzam też to trochę opisać, te opowiastki, bo tam bardzo dużo się wydarzyło i to bardzo piękne doświadczenie życiowe.
A być może tam trzeba było pojechać, żeby zatęsknić za teatrem, za sztuką, no, za poezją, bo to tam rozpoczęła się chyba ten główny nurt, czyli miłość do poezji. No tak, to chyba tak się stało, chociaż pamiętam, że jak byłem tam w Niemczech i moi koledzy, którzy przyjeżdżali, bo chcieli sobie kupić kolorowy telewizor za wszelką cenę, to mieszkali u mnie, myśmy dyskutowali, załatwiałem im pracę i tak dalej, to mnie w ogóle w głowie nie był teatr, że oni byli zdziwieni, a ja mówiłem, tylko kasa się liczy i pokazywałem stół pełen 100 markówek, także nic jakby nie zwiastowało tego, że to tak się stanie. Ale może to przepowiedziała wielka gwiazda kina przedwojennego, z którą miałem przyjemność pracować, pani Jadzia Andrzejewska kiedyś w teatrze powiedziała: Krzysiu, ty jesteś teatrem od stóp do głów. Cokolwiek byś w życiu nie robił, to ten teatr, pamiętaj, on kiedyś wybuchnie. I tak zawsze z ciebie wyjdzie. Wyjdzie, tak. No i Jadzia przepowiedziała słusznie, bo to ona widziała z zewnątrz, jakby ja nie byłem w stanie siebie samego gdzieś ocenić. Jakkolwiek byś nie uciekał, to zawsze teatr cię zawsze goni, tak. Mhm. To zawsze goni. Rozpoczęło się od poezji i od muzyki. To był Rilke? Tak, to była płyta pod tytułem Salome. To był Rilke, Tetmajer, Borowski z muzyką Michała Lorenza. Ta płyta była całkowicie autorska. Na początku to chyba w ogóle kaseta była. To kaseta była papieska. Aha, papieska. Tak. Mhm. I ta płyta całkowicie autorska. Ja dobrałem teksty, cała reżyseria płyty, jakie pauzy, jaka muzyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później z tego powstał spektakl Salome z panią Grażyną Szapołowską. Też całkowicie autorski. Całkowicie. Od scenografii, od rekwizytów, od ruchu scenicznego i tak dalej. Także krótko mówiąc, no mam taką dwójkę bardzo autorskich dzieci, bo ten spektakl Salome z Grażynką, no i spektakl Miłość jest najważniejsza, który też powstał na podstawie płyty. Także to jest taka dwójka moich dzieci, całkowicie moja. Nikt w to nie ingerował. Miłość jest najważniejsza, to też przede wszystkim poezja. No tak. Nie to, teatr, tylko poezja. No tak, no to jest poezja. Ja sięgnąłem do poezji Jana Pawła, gdzie jeszcze pisał pod pseudonimem Andrzej Jawień. Nie mając zielonego pojęcia, że w ogóle zostanie księdzem, a już nie mówiąc o tym, że papieżem. I tam się zachwyciłem paroma takimi bardzo prostymi, ale bardzo głębokimi tekstami, naprawdę głębokimi. No i zaczęła się nad tym znowu praca. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ta płyta Salome to miała swoją genezę w Bremie, gdzie mieszkałem. Tak. Bo ja nagrałem ją wtedy pod tytułem Ja wiem, że żyjesz. I pamiętam, to było z okazji 25-lecia partnerstwa w Bremen-Gdańsk. Przyjechał prezydent Adamowicz wtedy do Bremy, prezydent Bremen i tak dalej, i tak dalej. I ja tę płytę właśnie wręczałem prezydentowi Gdańska, gdzie, jak wiemy, później się to tak jakoś dziwnie jakoś skończyło, ale... Teksty Karola Wojtyły, który jeszcze pisał, tak jak powiedziałeś, nawet pod pseudonimem, nawet nie pod swoim właściwym imieniem. Nie pod swoim, absolutnie. Wywarły na ciebie chyba tak duży wpływ, tak podejrzewam, że tak duży wpływ, że cały czas gdzieś one są, gdzieś z tyłu głowy, z przodu głowy, gdzieś pojawiają się w przeróżnych One są, projektach. Ja wiem, że ludzie mają dziwny stosunek do poezji Wojtyły, że on nie był poetą, że właściwie to takie jakieś filozofem gryzmowy. Tak, natomiast trzeba podejść do tego, tak jak ty mówisz, tam jest zawarta głęboka filozoficzna myśl. To tak jak mówię, jak poeci, nawet najznakomici, którzy wydali wspaniałe rzeczy światu, ciągle są jakby w poszukiwaniach gdzieś czegoś, w pięknych poszukiwaniach. Natomiast Wojtyłę ja odbieram jako człowieka, który nie poszukuje, on po prostu wie. I to mnie
niesamowicie zachęciły. Ty też odnalazłeś siebie w tych Tak, ja się w tym, tak, zdecydowanie ja się w tym odnalazłem. Miłość jest najważniejsza. No bo chyba to tak jest, no tak naprawdę, jak się zastanowimy. To jest bardzo piękny tytuł. Czy taki rzeczywiście bardzo prawdziwy? Czy miłość jest najważniejsza? Ja uważam, jeżeli mnie osobiście spytasz, jako człowieka i tak dalej, to uważam, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. Najistotniejsza. Bez tego człowiek jakby no, lata zlecą i czuje się jakiś ogołocony, jakiś niespełniony i tak dalej. Miłość jest najważniejsza, czyli spektakl, który powstał na podstawie poezji Karola Wojtyły, stał się takim spektaklem przewodnim, który towarzyszy tobie w życiu, w różnych okolicznościach, ale trzeba przypomnieć o tym, że prapremiera odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim w kościele Farnym. W kościele, który pamięta mnóstwo wydarzeń historycznych, czyli to też jest jakiś znak, prawda? To no, miejsce, tak, to fara, miejsce to jest szczególne. Fara. Popatrzmy, jak to wyglądało wtedy na tej prapremierze. Bardzo chętnie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęczący albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem żalu, który się we mnie osucha, a pozostaje nade mną, chociaż przemija, opada, lecz wtedy staje się wiarą i pełną. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem żalu. Pod wrażeniem jestem, ale było naprawdę cudownie. Nastrój, ten klimat tu, ten kościół i ten spektakl. Wieczór pełen wrażeń. Duże wrażenie. Przede wszystkim wyciszenie, refleksja i myślę, że po raz pierwszy od dłuższego czasu udało mi się uczestniczyć w czymś, co na długo zapamiętam. Wspaniały spektakl. Co się podobało najbardziej? Wszystko. Muzyka, teksty, wiersze. No i sami wykonawcy. Wieczór. No, z wielką radość i taką świadomość wielkości Jana Pawła II. Poza tym no to, co bardziej rozumiemy, to, co było mottem chyba, że miłość jest najważniejsza. Miłość jest najważniejsza. Spektakl, którego prapremiera odbyła się w Piotrkowskiej Farze w 2012 roku. Tak. Ale wcześniej były spektakle plenerowe i wcale nie związane z poezją Karola Wojtyły. Były to
takie, można powiedzieć, historyczne, no bardzo mocno osadzone, tak, na kanwie historii w Piotrkowie Trybunalskim. Tak, tak. W 2007 roku Zygmunt August w Piotrkowie z Jerzym Zelnikiem w roli głównej. No nie tylko z Jerzym Zelnikiem, zagrał główną rolę. I Kmicic Europy, czyli sąd nad Krzysztofem Arciszewskim w 2010 roku. Tak, tam tak. W głównej roli obsadziłeś Olafa Lubaszenkę. Tak. To było wielkie przeżycie. Ja plenerowe spektakl. Plenerowe, tak. Ja takie hasło dostałem jakby od prezydenta miasta, czy jestem w stanie zrobić o Zygmuncie Augustie. No, przerażenie mnie ogarnęło, bo mówię, jak, co, gdzie, nic nie ma. I pomógł mi przyjaciel świętej pamięci Krzysztof Urzędowski, który z archiwum przynosił fragmenciki. Tak, pracownikiem archiwum. Tak, i kiedyś był dyrektorem, no nieważne. Mhm. I przynosił mi wycinki o tym Zygmuncie i musieliśmy z tych wycinków zrobić teatr, zrobić scenariusz. Więc ja do niego mówię, słuchaj, zobacz, czy tam jakiegoś konfliktu nie było. Jak był tu, bo w teatrze konflikt jest potrzebny, żeby dramaturgię jakoś tego ułożyć. No i udało to się nam od podstaw zrobić. To było coś dla mnie niesamowitego w ogóle. Obsada była zacna, bo był sam Czernota, Zelnik, Marek Siódym, Zygmunt Malanowicz, święty pamięci. Pamiętam ten spektakl. Przede wszystkim i tłumy, było to coś nowego w Piotrkowie. No tak, i tłumy ludzi. No i przede wszystkim to był spektakl wysoce kostiumowy, mogę powiedzieć. To wysoce kostiumowy. Rzeczywiście kostiumowy, wszyscy byli świetnie poprzebierani. Poprzebierani. Ciężko było to trochę zrobić, bo on się odbywał w dwóch planach, na placu pofranciszkańskim i u Fary. Także, ale no, był przejazd, było przejście. Tak, i z tą koordynacją było trochę, bo ponieważ ja byłem sam praktycznie, a do takiego spektaklu to jest pożar z 12 ludzi, no żeby to wszystko, ale jakoś szczęśliwie. Każdy wiedział, co ma robić. Każdy wiedział, co ma robić, kiedy konie mają ruszyć, kiedy nie mają ruszyć. Czyli spełniłeś je jako reżyser, jako, można powiedzieć, nawet choreograf. Bo no tak, bo to przecież ja też kostiumy razem. Z panem Gąsiorem wybieraliśmy. Jako scenarzysta. No scenarzysta, bo do tych dwóch spektakli trzeba było napisać scenariusz. Tak, dokładnie tak, jako scenarzysta. A teraz przyjdzie troszeczkę wolnego czasu, to muszę zacząć trochę spisywać na ale moje czy będzie różne. Jakiś jeszcze jeden spektakl może? Taki plenerowy? To znaczy nie chcę, jakby to nie tajemnica jest żadna. Mam gotowy scenariusz. Król Zygmunt August. Taki tytuł, gotowy scenariusz, to wielkie widowisko już na skalę naprawdę. No i no cóż, no władze miasta się zastanawiają, żeby zebrać trochę apanaży i tak dalej. Jesteśmy gotowi do realizacji jak najbardziej. To Krzysztofie, jest. Mówiliśmy o tym, że byłeś reżyserem, choreografem, scenarzystą, ale przede wszystkim aktorem. No, ja to tak dziwnie do tego trochę podchodzę, bo to wszystko razem jakby. Wszystko razem. Mam tutaj zapisane, grałeś w Pierwszej Miłości, w Sztos 2, nad rozlewiskiem, w Baronie 24, w Świecie według kiepskich. Pamiętam również, miałeś małą rulkę w Ranczu. No w Ranczu miałem wyjątkowo małą. I żałowałem, że sobie już nie dograłem sam, bo miałem taki tekst ogrodnika tam gdzieś, miałem taki tekst do Żaka, że sadzić i zapomniałem po hamletowsku dodać sadzić czy nie sadzić. I to jestem na siebie wściekły, bo to byłaby perełeczka. No. Ale no tak, to miłe. Ja bardzo mile wspominam rozlewisko, bo tam już była duża rola tego Zdzisia, który cieszył się no dużą popularnością ten Zdzisio. Zdzisio! Kuba! Góra z górą, co? A jak? Jak się masz? No to słuchaj, no to co, może cię gdzieś podrzucę nad rozlewisko, jadę akurat, pogadamy. Ale jak mnie wyrzucisz przy kapliczce? Dobra, dawaj. No dobra, dawaj. Nie będzie kontynuacji? Tego nie wiem, to o tym zarządzają panowie w krawatach. A serial, chociaż ja w ogóle nie oglądam polskich filmów, ani seriali, ale serial był bardzo przyjemny, tak, delikatny, dobry, piękny język, żadnych wulgaryzmów, ciepły, także nie wiem, komu to
przeszkadzało. No może to się jeszcze do tego wróci. Fajny był też Baron. Też nie wiem, dlaczego on zszedł. Ale Baron był, no taka może głupawka trochę, ale fajna. I tam miałem przyjemność grać z Tomkiem Karolakiem, no przede wszystkim. Miałem z nim sceny. Wiesz, Antoniereczko, szkoda gadać. Kumpel mi się przykręcił. Byłem na pogrzebie. Ludzie od cholery, cały kościół. Poszedłem go zobaczyć, leżał cały w kwiatach. Świetnie się z nim gra, to taki typ amerykańskiego aktora, fajnie. A propos amerykański i a propos Ameryki. Aha. Mam tutaj przed sobą wydruk z gazety Nowy Dziennik, to jest Nowojorska, New Jersey ukazuje się, tak. Polonijna, największa gazeta w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej prestiżowa, tak. Znakomity projekt Krzysztofa Kamińskiego, znanego aktora, lektora, a także reżysera z Karolem Wojtyłą przez świat. Tak, to pięknie ten artykuł się ukazał, byłem bardzo szczęśliwy. To był spektakl Miłość jest najważniejsza. Tak, ja 5 lat temu grałem w Nowym Jorku na Brooklynie. No, tam byłem zaskoczony reakcją publiczności, to około 400-500 osób na stojąco. Normalnie bili brawo, ja byłem tak wzruszony, bo nie przypuszczałem, że będzie taka reakcja. Miałem łzy w oczach gdzieś tam. Ale no bardzo pięknie, no płyty, sprzedałem rozmowy z publicznością później i tak dalej. To był absolutny sukces w Nowym Jorku. To była Ameryka. Nowy Dziennik napisał, ale mam nadzieję, że to nie będzie jedyny artykuł, bo wiem, że wybierasz się ponownie do Ameryki i nie tylko, tak. Z tym właśnie spektaklem. Tak. No jakie są plany? Plany są takie, to praca trwała rok czasu, żeby to przygotować. Pomysł urodził się w mojej głowie, żeby jeździć po poloniach świata. No w tej chwili jest to już tak bardzo zaawansowane, że są rozpisane podróże. Na przykład w tym roku, w lipcu Toronto, Vancouver, w grudniu Australia. Dwie podróże w roku będą. Następnie, w następnym roku jest Argentyna. Brazylia, później jest Meksyk, później Los Angeles, Australia mówiłem, tak, to piękna sprawa, no i jeszcze Stany Zjednoczone. Ja w Stanach Zjednoczonych wcześniej grałem w Portland, w Seattle, w Chicago, w Ameryce Częstochowskiej, czy Częstochowskiej Ameryce, także wiele spektakli tam dałem, które cieszyły się. I te wszystkie podróże odbędą się w ramach spektakli dla Polonii. Tak, dla Polonii świata. Mm-hmm. Tak, mnie bardzo interesuje. Kto cię tam zaprasza? No, Polonię po Ale prostu. To są znajome osoby, czy zupełnie obce? Nie, no obce, nie znam obce. Przecież. Mm-hmm. Tak, interesuje mnie bardzo Polonia w Brazylii, w Meksyku. Jak wszystko dobrze pójdzie, to przez parę lat czeka mnie ciężka praca. Ciężka to praca są dalekie podróże. I dalekie, piękne podróże. Także trzymajcie kciuki, kochani, żeby to wszystko się... Czyli z Karolem Wojtyłą przez świat, zatytułowany. Tak. Czyli można powiedzieć, Krzysztofie, że jesteś ambasadorem Piotrkowa Trybunalskiego na świecie, prezentując spektakl i w planach masz również dalszą prezentację, no, jako tak, piotrkowianin. No tak chyba można powiedzieć, bo ja wszędzie, gdzie jestem, to zawsze podkreślam, że jestem z Piotrkowa Trybunalskiego. Nawet znajdują się ludzie, którzy wiedzą i tak dalej. To jest bardzo, bardzo miłe. Jak byłem w Rzymie, grałem w Rzymie, to zawiozłem Franciszkowi dary z Piotrkowa i tydzień za tydzień otrzymałem list z podziękowaniem za dary. Nie powiedzieliśmy o tym ważnym wydarzeniu. Właśnie dostałeś list od papieża. Tak, właściwie mam 3 listy, bo jeden za spektakl, podziękowanie, później za dary. No, perfekcja pełna. I teraz w tym moim projekcie, nad którym rok pracowałem, otrzymałem list referencyjny od Franciszka. Referencje od Franciszka, które przyszły na Batorego 15
mieszkania 6. Jak obliczę, to w historii Piotrkowa jestem chyba jedynym obywatelem, który otrzymał list od papieża. Krzysztofie, mówiliśmy o wielu twoich aspektach działań artystycznych, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej. Twój cudowny, wspaniały, niski, aksamitny głos, czyli lektor. No tak, ten głos rzeczywiście robi wrażenie. Teraz mam troszeczkę chrypki, ale ten głos ma w sobie rzeczywiście niesamowitą moc. Ja nawet nie miałem świadomości tego kiedyś. Stąd też Warszawa chce wydać moją płytę Norwida. Z twoim głosem. Czyli tak, to moją interpretację, która jest zupełnie inna niż ja wchodzę tam w tego Norwida wewnątrz cały. Wielokrotnie przez wiele lat współpracowałeś z radiem lokalnym. No tak, tak. Ja nagrałem bardzo dużo rzeczy się urodziło. Ale nagrałeś też audiobooki. Tak, nagrałem Znachora, nagrałem Dyzmę, który cieszył się niesamowitym powodzeniem. No i tego Norwida, którego jeszcze nie wydawałem, bo tak jakoś nie wiem, to zeszło teraz, dopiero będzie puenta i Norwid będzie wydany w całej Polsce. Co jest dla mnie niesamowitą satysfakcją. Krzysztof Kamiński, bard, aktor, reżyser, scenarzysta, choreograf, lektor. No, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy zatem. Po prostu robię, Krzysztof pracuję. Krzysztof Kamiński był dzisiaj naszym Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia wkrótce. Albo na deskach teatru, albo na widowiskach plenerowych. No coś wymyślę jeszcze, no zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Thank you.